was going to pay Lord Randall and his vase collection a visit, but the Downwind Thieves Guild beat me to the score. Word is that they haven't divvied the booty yet. Apparently their leaders, Donald and Reuben, are arguing over the prized sapphire vase. Sounds like they could use a third party to settle their disagreement. Since I'm no mediator, I'll just steal the vase from them. They'll be so busy blaming each other, no one will suspect an outsider. The Downwinders run a gambling den called the Overlord's Fancy, which operates under a nearby restaurant. The guild's hideout is beneath the casino. I have a rough map of the complex I got from sources from the inside. Once I'm in the Overlord's Fancy, I'll have to search for the secret entrance to the hideout. I have to be careful. The Downwinders know me all too well. If they catch sight of me, they'll know who took the vase. Assuming they don't just kill me for trespassing. Finding the vase may prove difficult since I have no idea where it is. Should be a hot topic of conversation among the Downwinders. Maybe I'll be lucky enough to overhear where they're stashing it. Time to make a living. Awe legiony, sława i chwała z tej strony Młoteczka. Na waszych ekranach Młocia Złodziej. Tym razem w roli mediatora dobierzemy sobie ekwipunek. Co my tu mamy? Mikstury, leczenia, mam nadzieję, się nie przydadzą. Miny, granaty błyskowe. Strzały mchowe pewnie się przydadzą. Mam nadzieję, że w kasynie nie będą mieli zbyt wiele takich ciekawych podłóg stukających. Hałasujące nam się raczej nie przydali. Nowe mamy. Strzały wodne zawsze i wszędzie dużo. Bardzo chętnie. Trochę będziemy w dupie, jeśli się okaże... Oj, brzydko powiedziałam. Jeśli się okaże, że mają te takie lampy elektryczne, to wtedy strzała wodna będzie troszkę bezużyteczna. Miksturę, no, postaram się nie używać, więc raczej się nie przyda. Granat błyskowy, na wszelki wypadek wezmę jeden. Ile mi zostało kasy? Dobra, to dokupię mchowych i wodnych oczywiście. Najwyżej będę przeklinać ekwipunek, który sobie dobrałam. Dobra, jedna lecznicza. A, nie stać mnie. To trzeba na coś przewalić te pieniądze. Co by tu jeszcze ze sobą zabrać? Granat błyskowy jeszcze jeden? Nie. No dobrze. To niech będą mchowe strzały. A, 5 monet mi zostanie. Przeżyję. Zaczynamy misję. Jestem tutaj. Tam są jacyś panowie. Ciekawe, czy w ogóle mogą mnie zauważyć, czy nie. Quick save. Oj, chyba nie tym guziczkiem. No dobra. A nie, jednak się udało. Co my tu mamy? Piękne niebo. Dwóch stojących panów. Za mną drzwi, których zapewne nie mogę otworzyć. Wyjdę jak ten głupek przed siebie po prostu. A może nie powinnam? Reeves Ballsutter, it's me. Okay. Security is necessary to prevent exposure and dilution of talent. Jak to, jaki jest password? Lubię placki. Now what's the password? Lubię placki. Foot of air. Open the door, okay? Well, he hasn't given me the password. Are you taffing me? Jaki troll. Już go lubię. Być może to będzie jedyna postać, której nie zabiję. You think he's gonna let me if I'm not in the guild? Or you think I'm blackwood enough not to remember it? Wybaczcie, posłucham troszeczkę, co gadają. But if you start putting it like I'm that much of a fool, there will be blood. Now open this door. Oj, biedaki się pokłócili. W ogóle to jest środek nocy, ja jestem troszeczkę zmęczona. Jak to zwykle bywa u mnie na nagraniach ostatnio. No cóż. Chyba lepiej nagrywać w ten sposób niż wcale. Zapewne te drzwi już są zamknięte. Nie są zamknięte, no proszę. Ale zobaczę, co jest tutaj wokoło. A! Strażnik! Też jeszcze nic złego nie zrobiłam, więc może... A,
Tak, dla sportu. Ta-dam! Padł. Znaczy, przewrócił się. Nie masz nic, co mogłabym pożyczyć? Właściwie sama nie wiem, po co to zrobiłam, ale... Niech sobie tu poleży. Ktoś tu jeszcze łazi. Przepraszam, jakieś wrony za oknem się drą. No dobra. To pobiegnę sobie tutaj, zobaczę, co dają. Tu jest zamknięte. Tu też. Och nie, jaka niespodzianka. Tu też jest zamknięte. Ciekawe, jak bardzo dmucham wam w mikrofon. Troszkę przestawiłam, ale... Jak nie spojrzeć, dupa zawsze z tyłu i jak nie będę dmuchać w mikrofon, to będzie zbierał klawiaturę. Nie wiem, co gorsze. To wy napiszecie w komentarzach, co jest dla was straszniejsze. Moje dmuchanie w mikrofon, czy klawiatura. O, jakie ładne. Co, obejdę wszystko wokoło i nic? Jestem rozczarowana. Nie, są jakieś jeszcze jedne drzwi. Dobrze. Trzeba zapamiętać. Idę tędy. No, zamknięte. Cóż za niespodzianka, znowu zamknięte. I tutaj otwarte. Ktoś mi tu łazi ciągle. To pewnie za tymi drzwiami. I mamy karteczkę. Uwaga, uwaga! Nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim odcinku zaczęłam wam czytać i pewnie będę kontynuować ową tradycję. Wszelkie dostawy proszę kierować na tyły budynku. A, to taki hint. Czy nie powinnam wchodzić tędy, ale zobaczymy, co się stanie, jeśli tędy wejdę. Wytryszki. To jest niesamowite, że wiem, że robię źle, a i tak to robię. No cóż, nie tu! Uff, mało brakowało i bym rzuciła. Granatem błyskowym. Nie, nic nie ma. Tak, na pewno ktoś jest za tymi drzwiami i na pewno mnie zauważy, jak tylko postanowię otworzyć drzwi, a one się otwierają z automatu, zaraz po wytrychach. Więc może być przygłupio. Okej. Nic, że piszą hinty, idź na tyły budynku. Mucia wejdzie drzwiami frontowymi, najlepiej. Schowaj ten wytrych i najlepiej sama też się schowaj, młociu. O, a jednak nie wejdę od frontu. No na pewno się odwrócę do ciebie tyłem. Już tak głupia nie jestem, żeby stać do wroga dupą, no. Ale będę cię lała pałką, którą nic nie mogę ci zrobić. Chcesz? Haha! Dobra, nie ma się co bawić. Victory is mine. Na pewno bym go pokonała, gdybym tylko sięgnęła po miecz. Dobrze, loadujemy. No to mamy zloadowane. Przepraszam. Dobra, pójdę jednak tyłem. Nie wiedziałam, że tam nie zauważą jakieś ciecie w kuchni. Cały mój misterny plan. Chciałam zacytować, ale jednak nie. Trzeba by było bluzg detektor włączyć. Pik, no. Aj, lubię strasznie ten dźwięk. Tam, młocia mistrz żamków. Ale tu też, no, może tutaj nie będzie mnie widać po prostu. Jak sobie tak podejdę od tyłu. Pamiętacie, jak mówiłam, że wezmę strzały wodne i mam nadzieję, że będą pochodnie, a nie elektryczne lampy, tak jak na przykład ta tutaj. Ech. Ta gra mnie troluje. Wyjrzę sobie. Okej, strażnik poszedł. Pytanie, czy ta pani jest sama, czy jeszcze ktoś tutaj z nią stoi w tej kuchni? No, zaraz się okaże. Nic, nie, nic nie ma. Chodź na ręce, niewiasto. Pośpi sobie tutaj. Oj, Gareth, przynajmniej raz w życiu mogłeś sobie dotknąć
Aha, strażnik. W dodatku ślepy strażnik. Rozumiem, on tu sobie tak w kółko drepcze. Albo jest ich dwóch. Bo coś słyszę z lewej. Dobra, to ja sobie stanę tu. Jest ciemno i poczekam, aż on tu się przyturla. O, chlebek i garnek. Chodź, strażnik, chodź. Pałka w dłoń. Zaraz, mości strażniku, zasmakujesz mojej pałki. Cudownie. W nogi, bo tam ktoś drepcze. Aż poprzytulaj się z tą panią. Ja już ją dotykałam, teraz ty możesz. Jeżeli słyszycie takie dziwne szuranie, to szczury. Haha, sarni udziec. Będę miała co zjeść. Może będzie się dało z niego zrobić kebabora. I chlebek. No proszę, mięsko jest, chlebek jest. Kebabor, jak się patrzy, będzie. Co to jest? Chyba jakieś takie mieszki z przyprawami. Kominek, zupa. Nie będę robiła hałasu. O, patelnia. Chciałabym wymienić moją drewnianą patelnię na... drewnianą pałkę na patelnię. No, ale się nie da. Mogłabym biegać jak złodziej, wszystkich okładać patelnią i ich ogłuszać. To by było takie cudowne, niestety się nie da. Aha, tędy wydaje posiłki. Co tam jest? Nic nie ma. Dobrze, a tutaj podejrzewam są te drzwi, którymi sobie maszerował ten pan. Tak jest, a tam są drzwi frontowe, którymi ostatnio weszłam. Tak sprytnie. Co my tu mamy? Stoliczek. Świeczki. To ja zapiszę. I lecimy dalej. Krzesełka. Ha, pieniądze dla moci. Złoto, złoto. Tego się chyba nie otwiera tym. Bo to jest klucz do restauracji. Czy to wygląda jak restauracja? No niekoniecznie. Aha, to się otwiera bez klucza. No w sumie. Całkiem logiczne, skoro można było słupki pieniędzy postawić obok, to po co akurat zamykać kasetkę? Ej, mociu, mociu. Dobrze, co my tu mamy? Tu są jakieś drzwi. Przepraszam, zaczynam chrypieć. Cięcie, muszę się wykaszleć. Dobra, wykaszlana już jestem. Mam nadzieję, że znowu mi się nie zbierze na kasłanie. Zamknięte. Ale zdaje się, że mam do tego klucz. Sprawdźmy, gdzie to było. Nie wytrych. Nie granat. Nie to. Może to? Też nie? Też nie? To jest quick save. No dobra, to trzeba tym poprzestawiać. O, jest. Czyżby? No proszę, jednak nie do tego klucz. Trójkątny? Też nie. Ten drugi? Zamknięty na amen. To znaczy, że muszę iść naokoło. Jak tu będzie zamknięty, to zgłupieje. No proszę, a jednak nie. Nie do końca rozumiem, po co było tam zamknięte, ale... Te drzwi zawsze się otwierają w złą stronę, no. A, już rozumiem, czy było zamknięte. Po prostu tam jest wejście pod schody. Zapewne jakoś później da się tam z tego wejścia skorzystać. Co my tu mamy? Pamiętaj, żeby stać w cieniu. No dobra. Jedne drzwi i drugie drzwi. To pójdziemy sobie od początku. Beczka, ciekawe, czy coś jest w środku. Oczywiście lampy. Umrzyjcie. Oj! A, nikt nie słyszał. Cuk. Okej. Uff. Rzutem na taśmę. W ogóle jestem pro.
Jestem z siebie tak teraz dumna, że po prostu zaraz odlecę. Nie wiem, jak to zrobiłam. Ale się udało. Przez chwilę nawet przestałam oddychać, prawdę mówiąc. Pusto? Pusto. I dobrze. Tam skoczymy później. Wygląda przyjaźnie. Puste beczki. Rozumiem, że tam jest przejście. O, strzały. No chyba poziom skupienia uwagi niczym kot, tak? Zobaczmy, co tutaj jest. O, światełko. A, i tam jest ten drugi pokój. A, właśnie. Ktoś się w komentarzach pytał o prędkość chodzenia. Rzeczywiście w drugiej części Tifa jest tego chodzenia troszkę więcej, znaczy prędkości. Tutaj są tylko dwie, skradanie i chodzenie normalne. Plus jeszcze chodzenie w przykucnięciu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystko. Troszeczkę jednak klawisze w Tifie jedynce były ograniczone ze względu na to, że da się w Tifa jedynkę grać bez myszki. Jest to w cholerę trudne i według mnie w ogóle nieosiągalne, ale jest taka możliwość. Ciekawe, czy mogłabym go ogłuszyć, kiedy śpi. Sprawdźmy. Freeze! No, powiedzmy, że mnie nie zauważył, tak? I nie będzie pamiętał, że to Gareth zdzielił go przez łeb i Gareth ukradł wazę. Jakim prawem? No dobrze, akurat lubię dźwięk wytrychów, więc będziemy się bawić. Pyk. Poszło, czy jeszcze jedno? Jeszcze jedno. Kura, Victory is mine. Trochę kasy. Poprawię mu jeszcze raz. Nie da się. O, więcej skrzynek. Bardzo dobrze. Strzały. Bardzo się cieszę. O, coś jest w beczce? Ja wiem, że nigdy w tych beczkach nic nie ma, ale taki mam dziwny odruch. Masz. Companion Cube. Będziesz mógł z nią spać. Dobrze. To otwieramy. To są te drugie drzwi. Czyli tak czy inaczej muszę zeskoczyć. A zapewne strzałę linową dostałam po to, ażeby się tu nie pozabijać, tylko jak kulturalny złodziej spuścić się na linię. To jest fajne w Tifie, że przedmioty, które są zostawiane, przeważnie mają jakiś swój cel. Są zostawione po coś. Co prawda na początku gry i tak domyślnie w inwentory miałam strzałę linową, ale na przykład na wypadek, jakbym okazała się debilem i coś z tą strzałą linową zrobiła, to przynajmniej w miejscu, gdzie tą strzałę linową będę musiała użyć, no, gdzieś ukryta dodatkowa jeszcze jedna będzie. Ewentualnie mi się wydaje, że tak w Tifie jest, ale mam wrażenie, że to jest celowe. Szczury, nie tłuc się. Bo sprzedam. Ktoś chce kupić szczury? Mam 6. W sumie oddam za darmo, jeszcze dopłacę. Nie patrzcie tak na mnie, sprzedam was, jak będziecie niedobre. Czyli takie jak teraz. No jeszcze się zabiłam, no. To zloaduję. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak, zaczęłam brzydko mówić do szczurów i mnie pokarało. Zamiast wskoczyć na linę, to gdzieś spierdzieliłam się na głowę. Dlaczego to powtarzam? Dlatego, że tak jak wspominałam, hapeki w Tifie są wbrew pozorom całkiem ważne i całkiem się przydają. Niestety strasznie łatwo można je stracić i tak naprawdę jeśli można zloadować, to lepiej loadować i oszczędzić tego jednego, dwa hapeka, niż później płakać, że nam zabrakło, kiedy skakaliśmy gdzieś tam albo walczyliśmy z czymś. Oczywiście nie wiem, czy przepraszam, zwróciliście uwagę. Ostatni save był tam przy łóżku, więc po raz kolejny owego pana musiałam spacyfikować. Obawiam się, że tu może być akcja drabina, więc na wszelki wypadek zasejwuję i skaczę. Ja skaczę. O!
Jednak nie będzie akcji drabina? No, jestem rozczarowana. Hello! A, to jest ta kuchnia, gdzie ta pani stała. No dobrze. Ja schodzę dalej. Kratka, która jest głośna. Zasejwuję na wypadek, jakbym znowu musiała gdzieś tu łazić. Tu. Jakoś nieszczególnie lubię skakać. O, coś się zmienia w muzyce. Czyżbym była w kasynie? Chyba tak. No dobrze. Od czego by tu zacząć? Tak nie bardzo wiem, co robić, więc wejdę w pierwsze lepsze drzwi. Wszędzie tu jest jasno, ale całe szczęście są pochodnie. To jest dobry znak. Zgaszę sobie tą pochodnię i zobaczę, co tam w środku dają. Cień jest moim przyjacielem. Nic, stary, nie widziałeś. Okej. Chyba mnie troszkę przyuważyli, więc ja się napiję łyk kawy i poczekam, aż im przejdzie. Tak, wiem, nie powinnam pić kawy. Całe szczęście ta jest bezkofeinowa. No dobra. Teraz zapewne padną pytania. Mociu, po co pijesz kawę bezkofeinową? Otóż, moi drodzy, ja bardzo lubię smak kawy. I dlatego też kawę bardzo często piję. Oj, tego się nie da otworzyć. Dobra. Podejrzewam, że tam też było otwarte. Nie, no dobra. Zobaczmy, co tutaj. Jest pan. Ciekawe, czy ktoś mnie zauważy tam za okienka, jak go pościągam. Okej, zobaczymy. Okej. Oj, tam ktoś łazi. Kusi ten coś złota, ten słupek złota. Dobra, kradnij i w nogi. A, nie dosięgniesz, lamo. W nogi, w nogi, w nogi, w nogi, w nogi. Jeszcze drzwi zamknij. Dobra. Zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Klucze. Alem, sprytna. O, proszę. Można podejść na górę. Aha! I zapewne tu wyjdziemy pod schodami. Tadam! Ależ tu sprytnie rozplanowane. No dobrze. Tak strasznie delikatnie znalazłam po tych schodach, na pewno nikt mnie nie usłyszy. Dobra, czyli tak, tędy szłam, tam sobie maszeruje pan, tam są kolejni panowie. Czy... Są dywany, czyli strzały muchowe niekoniecznie były tak... O, karet jak zawsze trafna uwaga. Zaraz, czym tu się kucało? Gdzie ja ustawiłam sobie kucanie? A jest, dobrze. Całe szczęście tutaj są pochodnie. Strzały mchowe useless. Ale to nic nie szkodzi. Szkoda, że ekwipunek z jednej misji nie przechodzi do następnej. Aha! Chyba mnie zauważył. Może i mnie nie zauważył? Dobrze, to ja się tu przytulam za tym murkiem. Zobaczę, co tam dają. Nic nie ma. Dobra, to są jakieś ciecie, których pasuje okraść. Przepraszam, znowu poszło małe cięcie, bo znowu zaczęłam kaszleć. Oj, jakiś pan mnie przyuważył. Albo i nie przyuważył. Tu sobie zasejwuję. Dobra. Tam są jakieś ciołki. Pasuje zgasić te pochodnie.
Jedna poszła. Druga jest na drugim końcu. Mam nadzieję, że dostrzelę i zrobię to w miarę celnie. Ha! Tia! Jeszcze pewnie ich zaalarmowałam. No dobra. Tak brawurowej akcji nie przewidziałam. Normalnie bym to loadowała grając w Tifa. Ale myślę, że na chwilę obecną nie ma sensu. Ciekawe, czy jakbym tak... sobie tu wstała teraz, to bym go mogła tutaj dosięgnąć przez kontuar. Nie, jednak nie. Szkoda. A może bym go zastrzeliła z łuku? Nie no, zbyt ryzykowne. Ewentualnie mogę sobie tutaj stanąć i czekać, aż będzie przechodził. I wtedy zrobić mu krzywdę. Ajaj, tutaj... jakby tu ich spacyfikować. No dobrze. Zrobimy pierwszą próbę. Jeszcze musi tutaj leść ten pajac. No dobra. To przeczekamy łośka. Plan jest taki, że podejdę najpierw do gościa, ogłuszę go, później do babki, ale znając życie, tam w tych okienkach stoją strażnicy. Nie wiem, czy lepszym pomysłem nie będzie podejść i wypić najpierw strażników. Spróbuję. Będę się czołgać, skradać wszystko naraz. Może jednak tych strażników tam nie będzie. Nie, jest jeden. No dobra. Spróbuję pozbyć się strażnika i dopiero później cywili. No, ale... zacinam się ciągle o coś. Nic nie było. Nie widzicie mnie. Och, to było niezwykle niemądre. Tam zapewne trzeba było przebiec, a nie skradać się jak ostatnia pierdoła. Aha, klucze. Okej. Poczekamy, aż ten pan przepełznie. Dzisiaj. Sobie tam skręci. Dobrze, poszedł. Raz kozie śmierć, czyli młocia lami. Oj. No tak. To nie było najlepsze posunięcie. Dobra, to jakby to teraz... choroba. Jak nie zrobię dupa zawsze z tyłu? Bo jeżeli tam wejdę i jego pacnę, to oni to widzą i wołają strażnika. Chyba, że zrobiłam to źle po prostu. Kucnięta sobie tam zajdę powoli. Nie no, na pewno... boję się. Nic nie widziałeś. Nikt nic nie widział. Tak, robisz się zbyt przewrażliwiony. Ciekawe, czy mogę, kucając, walnąć go pałką w głowę. To by było ciekawe, jeśli mogę. Nie! Nie ma złodzieja! Wracaj tu! Wracaj! Wracaj! Nie ma! Jeszcze tamtego muszę dopaść. No dobra, powiedzmy, że mi się udało. I powiedzmy, że nikt nie widział mojej twarzy. Nie, to jest raczej nieprawdopodobne. No ale trudno. Jak to nie macie żadnych pieniędzy? To po cholerę do kasyna. Dobrze, to wysiedźcie tu poprzytulać. My udajemy, że nic tu nie zaszło, tak?
Jeszcze bardzo ładnie się z nimi rozprawiłam, prawie jak zawodowiec. Dobra. To ja zanim jeszcze... Tak, zanim jeszcze zlamię całkiem, zrobię jedną drobną rzecz. Aha, tutaj gościu cały czas łazi. No, idź sobie. Idź sobie. Siosio. Dobra. Pozbieram to. Zerknę tu. Czy nic nie ma? Nic nie ma absolutnie. To mogę się wynosić. Podejrzewam, że tutaj przejście jest takie same z każdej strony, więc się tam troszkę cofnę i do drugiej. O właśnie, tędy mniej więcej. Tylko się schowam, bo ktoś tu łazi. Dobrze, moi kochani. To, co jest w drugiej części kasyna, zobaczycie w następnym odcinku. Przepraszam Was za kaszlenie. Przepraszam Was za chwilę ciszy, ale... troszeczkę chyba wychodzę z wprawy, jeśli chodzi o nagrywanie. Pamiętajcie, odrzucić młot to tak jak wyzbyć się budowniczego. Bardzo ważna przestroga na początku odcinka. I co? Raz lama, zawsze lama. Pamiętajcie o łapkach w górę. I do zobaczenia w następnym TIFF-ie. Cześć!